Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Stelmach i to jest moje videoCV. Zacznę od tego, że... Wants us to grow up, but we don't want to get a job. We all need a decent rock where it's all kicking up. Baby, it's all right. Cześć, mam na imię Krzysiek i studiuję na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, w którym to budynku właśnie się znajdujemy. Jestem studentem drugiego stopnia na kierunku Ekonomia Przedsiębiorstwa. Podejmowałem również studia informatyczne na PJWSTK oraz MIM-UW. Oczywiste jest, że wiedza jest nam wszystkim potrzebna. Każdy student poświęca czas na naukę różnych tu ciężkich przedmiotów, by spełnić swoje marzenia, znaleźć interesującą dla nich pracę. Nie mogę już dłużej. Ale czy sama wiedza jest kluczem do sukcesu? Otóż nie. Potrzebna jest dobra komunikacja i umiejętność współpracy z innymi. A gdzie można się tego lepiej nauczyć, jeśli nie w organizacjach studenckich? Dziś powiem Wam, czemu jestem najlepszym kandydatem. W ciągu ostatnich kilku lat brałem czynny udział w następujących przedsięwzięciach. Administrowanie i tworzenie turniejów i lig Electronic Sports League. Członek Rady Wydziału oraz Komisji Dydaktycznej WNUW. Komisja do spraw wymian studenckich na WNUW. Członek zarządu do spraw finansów Erasmus Student Network UW. A, to ten od Erasmusa. Byłem również posłem w Parlamencie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Cała moja działalność rozpoczęła się od przystąpienia do organizacji, jaką jest Samorząd Studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Właśnie wiedza oraz umiejętności nabyte przez czynne działanie w tym samorządzie oraz innych organizacjach uczyniły mnie takim, jakim jestem. Wszyscy pracujemy cały rok, realizując nasze projekty. Czerpiemy satysfakcję z dobrze wykonanych zadań, widocowość studentów, a i przy okazji sami dobrze się bawimy. Z czym ci się kojarzy Krzysztof Stelmach? Dobre pytanie. No powiedz to, co mówiłaś. Nie bądź taka zawstydzona. Ale idzie. To się wytnie. Krzysztof Stelmach? Tak. Z samymi dobrymi rzeczami. Szybka wymowa! Osoba odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie wymiany międzynarodowej na naszej uczelni. Niezwykła przyjemność to współpraca z Krzyśkiem. IT. Krzysztof Stelmach jest naszym samorządowym informatykiem. Jest odpowiedzialny za stronę internetową i takie tam tego typu fajne rzeczy. Krzyś porządnie jest umyty. Dba o książki i zeszyty. Krzyś chusteczkę ma do nosa. Śmieci wrzuca wciąż do kosza. Do 10 liczy ładnie. I zagadkę też odgadnie. Z tańcem. Taniec. Z tańcem. Podczas każdego tańca, którym oddajemy się z radością, umysł traci swoją zdolność kontroli, a ciałem zaczyna kierować serce. Taniec jest odzwierciedleniem naszego ciała. Czasem zabawy, czasem bólu. Taniec jest ukrytym językiem duszy. Uwielbiam uprawiać różnego rodzaju sporty. Trenowałem piłkę nożną, tenisa stołowego, narciarstwo, karate tradycyjne. Jednak właśnie taniec stał się rzeczą, bez której nie mogę żyć. Swoją przygodę z nim zacząłem od tańców towarzyskich. Z czasem zdecydowałem się na taniec nowoczesny. Taniec nauczył mnie dyscypliny, organizacji czasu, komunikacji oraz tego, że w grupie czy zespole można poczynić więcej niż się zdaje. Ukończyłem kurs instruktorski tańca sportowego o socjalizacji hip-hop oraz posiadam kilka tytułów tanecznych. Otrzymałem też stypendium taneczne w duńskiej szkole Oryt Sport and Performance. Otrzymałem też stypendium rektora dla najlepszych studentów WNUW.
swoim tańcem staram się wyrazić siebie.